Dzień dobry paniom. No hej. I gdzie jedziemy? Do Sopotu do dziadków. Do Sopotu do dziadków, dobra. Słucham? To się okna otwiera. Jakie okna? Te. A, te, no tak. To jest fajny bajerek, nie? Dla dzieciorów. Tak. Hmm? No właśnie, dobra, ale dzisiaj wam zasunę, żeby was słońce nie zjarało. Mhm. Pokażemy tutaj wszystkim, jak wygląda stanowisko pracy matki, Barbary, żony. Tak? No co się tak dziwisz? Twoja matka. Dobra. Dasz nam ten tablet? Dam tutaj wam ten tablet. Jest matka, to ruszamy, tak? Tak. Dzień dobry państwu. Dzisiaj mamy 25 sierpnia 2019 roku. Witamy państwa z pokładu Toyoty Pro Ace Verso w wersji VIP. Ten filmik nagrywamy, bo z Toyotą stuknęło nam już 15 tysięcy kilometrów. No i w związku z tym chętnie podzielimy się z wami naszymi spostrzeżeniami na temat tego modelu i tej wersji. Pierwsza informacja. Auto posiada oczywiście zbiornik na płyn AdBlue. Jest on tutaj. Tutaj jest wlew do niego. Dziś musieliśmy już zatankować, bo zostało 200 km. Na zbiorniku, zakładam, że pełnym, z jakim wyjechał z salonu, zrobiliśmy te dokładnie 15 200 km. Teraz weszło 20 litrów. Spójrzcie, jakie tutaj pokazuje teraz nam auto spalanie. 8 litrów to jest średnia z ostatnich kilku tysięcy kilometrów. I w to trzeba wliczyć nasz wypad do Włoch, Francji, gdzie tak naprawdę to była szybka jazda autostradowa i małe miasteczka. Szybka autostradowa, czyli takie 140-160 cały czas. Chociaż wpadało też 180 i nie stanowi to żadnego problemu dla tego auta. Chyba mało, prawda? Zatrzymaliśmy się na chwilę na parkingu. A ja, korzystając z okazji, że nie ma tu Barbary, siadłem na jej miejscu i pokażę wam, jak wygląda ten samochód jej oczami. Jak wygląda stanowisko pracy żony Barbary. Tak, widzę, fury jadą. O, tak, tak. Wszystkie dzieciory, to powtarzamy często, siedzą tyłem do kierunku jazdy, więc są bardzo bezpieczne. Siedzą też wysoko, wyżej niż w osobówkach. Tutaj jest bardzo dużo miejsca, są schowki, tu jest dużo miejsca, między fotelami tutaj też jest dużo miejsca, zaraz jak otworzę drzwi, to wam to wszystko pokażę. Są roletki, tutaj mamy cup holderek, tutaj też mamy cup holderek, przepraszam cię Władysław, mamy też gniazdo, proszę bardzo, cyku cyk, tu wszędzie mamy, zobaczcie, wywietrzniki, klima i tak dalej. No dobra, teraz wyjdę na zewnątrz i pokażę wam kilka mankamentów, jakie znalazłem w karoserii tego samochodu. Tak wygląda z boku, a tak wygląda z przodu. Na pozór wszystko super, nie? Świeży samochód, nowy w sumie. Nadal. Ale gdyby chcieć się przyjrzeć bliżej, to nie wiem, czy to będzie widać. Te plastiki, one są pofalowane. Jak spojrzycie tutaj na słupek, nie wiem, czy to już widać, czy jeszcze. Widzicie, jak to jest spasowane? To do siebie po prostu jakoś tutaj nie pasuje. Oprócz tego, teraz jak zamknę drzwi, to będzie widać, jak spasowane z całością są drzwi przednie. Widzicie, jak odstają? Tutaj. Teraz spójrzcie jeszcze raz. Z lewej strony kierowcy tego nie ma. Jeszcze jedna rzecz. Ta klapa, widać, ona tutaj sobie uderza w karoserię.
para niby równa. Ale gdzieś jednak jest problem. No ale to gdyby tak chcieć naprawdę szukać jej na siłę. Wad. Teraz proszę Państwa cofamy się w czasie. Konkretnie o 3 miesiące. Dokładnie do 23 maja. Kiedy wracaliśmy sobie z Sopotu. Zaczęliśmy nagrywać ten filmik wtedy. Wprawdzie mieliśmy wtedy na liczniku 10 tysięcy kilometrów przebiegu, ale nasz odbiór tego samochodu nie zmienił się. Do zobaczenia w przeszłości. Ale zanim się przeniesiemy, to jeśli chcielibyście sprawdzić, czy słychać z przodu prośbę o jabłko, mówioną z tyłu. Co chcesz, Klara? Co chcesz? Jabłko. Dobra, słyszałem. Okej. No to dzień dobry, witamy z Sopotu, tym razem 23 maja, jesteśmy na spacerowe, wracamy już sobie do Przysuchy. Chcieliśmy Wam teraz pokazać, jak wygląda jazda pięcioosobową rodziną, taką Toyotą Pro Ace. Zobaczcie, ile nam zostało miejsca po zapakowaniu się. Oddaję telefon Barbarze. No więc taki mamy widok z ostatniego fotela. Ja tu pozdrawiam z drugiego końca. Daleko do Ciebie. Pokaż bagażnik, zobacz. Mamy piękne szybki nad sobą. Cały czas mnóstwo miejsca dookoła. Co nie, Mati? Na postoju pokażemy Wam jeszcze, ile zostało miejsca tutaj między fotelami. W bagażniku dalej. Kupa miejsca wolnego. O czym mówiłeś? Że pokażemy na postoju, ile tutaj jeszcze miejsca zostanie, bo my mamy te fotele odwrócone tyłem do kierunku jazdy, prawda? I przez to tutaj się robi takie pół metra na podłodze wolnego miejsca. Tu jest drugi bagażnik między tymi fotelami. Szczególnie, że mamy wymontowany stolik z pomiędzy foteli. Wszystkie schowki mamy w sumie puste, nie? Tak naprawdę nie korzystamy z nich tutaj. Tutaj jest jeden, tu jest drugi, tu jest trzeci. W drzwiach też można sporo schować, ale to Wam pokażemy na innym etapie tego filmiku. Tutaj z przodu też mamy czyściutko, leży mój laptop. Tutaj jeszcze kupę miejsca można włożyć. Tutaj mamy średnie spalanie z naszej trasy ostatnio z Przysuchy do Sopotu. Jechaliśmy bardzo szybko i tutaj to spalanie pokazuje teraz 10,6, ale jakbyśmy jechali wolniej, to ono by pewnie spadło. Teraz jak będziemy wracać, pewnie pojedziemy wolniej, więc sprawdzimy. Spadnie poniżej 10 na pewno i to mocno. O, a tak wygląda nasz bagażnik. Fotele są odsunięte maksymalnie do tyłu. Zobaczcie, ile tu jest miejsca. Zapakowaliśmy się w sumie w 5 osób. Tu są jeszcze kurtki, są hulajnogi, piłki. Jest nawet, jak to się mówi, blender czy mikser, nie? Wzięliśmy. I to wszystko, co tutaj mamy. A to jest wózek jeszcze dla dwóch dzieciorów. Nie mamy więcej bagażu. A tu jest Matylda, właśnie. Proszę bardzo. Miau, miau, siema. Dobra, ale to tutaj słabo widać, to jeszcze nagramy gdzieś tam może, jak będzie lepsze światło. Miam, miam, miam. Pokażcie, jaka jest Toyota Pro Ace. Dobra? Bomba. Bomba. Dobra, bo już głupiejecie. metra ponad. Tak się wpasowuje w IKEA-owe miejsca parkingowe. Ale na pewno my akurat zaparkowaliśmy na samym końcu, bo nie lubimy ryzykować, że nam ktoś porysuje furę. Ale gdybyśmy zaparkowali ciasno, prawda Barbara, to te drzwi są po prostu mistrzowskie. Nie trzeba mieć wcale dużo miejsca, żeby wyjąć dzieciora. Poza tym można to zrobić z pilota, z przycisku. Jesteśmy teraz na autostradzie, jedziemy przepisowe 140 na godzinę. Nie wiem, czy to będzie słychać, ale chciałem Wam pokazać, jak głośno jest w środku.
Pewnie po przesiadce z jakiegoś Lexusa byłoby tutaj strasznie głośno, ale ogólnie chyba jak na takiego busa to nie ma tragedii. Należy tutaj wspomnieć, że wersja VIP, jaką mamy, jaką jedziemy, posiada grubsze szyby i ma więcej wygłuszeń, więc w tych tańszych wersjach byłoby pewnie głośno. A teraz zobaczcie, jak przyspiesza od 90. Pedał w podłogę. Chciałem Wam powiedzieć, że dla osób, które nigdy nie jeździły takimi autami tak dużymi, taką niedogodnością na trasie może być walka ciągła, w sumie walka z wiatrem, bo auto jest długie, jest wysokie, jest żaglem i tak naprawdę cały czas wiatr próbuje go jakoś ustawiać po swojemu. Więc w porównaniu z osobówką na pewno trzeba więcej uwagi zwrócić na to. Szczególnie przy tej naszej najdłuższej, ponad 5,3 metra. Dojechaliśmy właśnie do przesuchy, leje deszcz i od razu kolejna zaleta tego samochodu. Zobaczcie, jaka duża jest ta klapa. Można sobie spokojnie pakować walizki, ustawiać i nie pada na łeb. Klapa niestety nie jest elektryczna. Za to drzwi po obu stronach jak najbardziej tak. Przy okazji tu jeszcze macie widok z tyłu, jak to wygląda. Wszystkie dzieciory jadą tyłem do kierunku jazdy, czyli najbezpieczniej jak się da. Oglądają sobie tutaj świat. Tymi okienkami okna można oczywiście zasłonić, gdyby mocno świeciło słońce.